Cześć! Cześć! Kochani, zbliżają się święta. Mam nadzieję, że uda mi się to zmontować do świąt i żebyście to widzieli jeszcze przed świętami. I takie tradycyjne ciasto świąteczne na tą okazję to jest co? Liluś? Mazurka. Są cztery plusy robienia mazurka. Po pierwsze, jest szybko. Tak? I jeśli nie umiecie robić ciast, to mazurek na pewno wam wyjdzie. Druga sprawa. Mazurek możecie zrobić do dekoracji stołu, więc będzie bardzo ładnie wyglądał, jak zrobicie mazurek. Trzecia. Dla gości. Dla gości. Jak idziecie do gości i chcecie coś podarować, to możecie zrobić właśnie takie małe mazurki. I czwarta, to jest bardzo fajna zabawa z dziećmi. To zabieramy się do roboty, koniec gadania, bo czas leci, a Jaśmina śpi i mamy tylko pół godziny na wyrobienie się. Zacznijmy od składników. Co tu mamy? Mąkę. Mąka. Cukier. Cukier. Jako. Jako. Masło. Masło. To ci podpowiem, to jest masa kajmakowa i różne, to są w ogóle teraz zaczynamy dodatki, czyli może być, nie wiem, czekolada, możemy mieć tutaj morelki, możemy mieć migdały i tutaj mamy jeszcze takie orzechy nerkowe. To zaczynamy od ciasta. Zaczynamy od mąki, odmierzamy dwie szklanki mąki. Teraz dodamy jeszcze cukru. Teraz dodajemy zimne masło. Niestety moje masło było, zapomniałam i wsadziłam je do zamrażalnika, więc będziemy mieć trochę problem z pokrojeniem tego masła. No ale powinniśmy dać tutaj kawałki właśnie zimnego masła. Mamo, mamo, chune, lecę. Lecę, chune. Masz brudne ręce? Tak. To co? Idziecie się myć? A ja będę robić dalej. A ja w międzyczasie biorę się za ugniatanie. Dobra, ciasto jest trochę już wyrobione. Teraz wbijamy jedno jajko. Dziewczyny, proszę. I będziemy znowu się bawić. I lepić. Dało nas brudne ręce. Mamy nasze ciasto. Teraz potrzebujemy papier do pieczenia. Posypujemy troszeczkę mąką. Normalnie byście robili jedno, ale ja to podzielę dziewczynom, żeby dziewczyny też miały co robić, prawda? Mama dostanie duży kawałek, a dzieci dostaną mniejsze kawałki. O! Każdy dostanie swój kawałek. I zaraz będą dziewczyny robić. Najpierw zobaczą, jak mama robi. Bierzemy wałek i będziemy wałkować. Dziewczyny patrzą, bo zaraz będą robić swoje jajka. Dobra, teraz chwila prawdy. Mama wycina jajko. Nie podbieraj mi! Chrabąż mi podbiera ciasto, a ja to ciasto potrzebuję. Nie podbieraj mi tego ciasta, oddawaj. A do czego potrzebujemy? Zaraz zobaczycie. Robimy teraz taką dekorację dookoła. Będziemy wałkować. Ja ją na świecie będę miała. Robimy jeden. Ojojo! Spadło mi. Dobra, nic nie skupię, bo chciałam wam pokazać. O, robimy taki jeden. Może to zrobimy inaczej. Przesuniemy to jajko teraz. A my zaraz będziemy się w fryzjerów zamieniać. Będziemy robić jaju właśnie? No właśnie, bardzo dobrze, że Lili strzeliła, bo będziemy robić włosy. Będziemy pleść warkoczyk. O, tutaj szczepiamy i zakręcamy. Robimy takie. Takie włosy? Takie zakręcamy taki warkoczyk.
I hopsia. Mama, hałasowało się. Proszę bardzo. Ojej! Ojej! Ale... Dobra, nic nie szkodzi, że się urwało. Zaraz będziemy szczepiać. Dwa i trzy. Tam jest. I tak. Mama, hałas mi chodzki. Ojej! Hałaski! Wracamy do naszego jajka. Będziemy teraz przekładać nasze tutaj... warkoczyk. Nasz warkoczyk. O, on się niestety trochę mi... rozwalił mi się. Mój warkoczyk jest już gotowy. Ja wkładam to teraz do lodówki na 30 minut, żeby to się schłodziło. A teraz będą działały dziewczyny. Pierwsza róża do dzieła. No, podtrzyma to, co? Tada! Jeszcze trochę weź cieńszy zrób. Teraz róża bierze nóż. Mamy specjalne noże dla dzieci. Róża ma taki z sówką. Ja wam chyba już mówiłam o tych nożach na jakimś filmie, jak nie, nie widzieliście, to tam gdzieś pewno link wam dam. A to są takie fajne, taki zestaw. Noże, widelce. Takie właśnie specjalne dla dzieci. No, wycinaj. No. Takie ma być? To teraz będziemy dekorować, tak? Mój. Ale dziewczyny dekorują troszeczkę może prość. Zrobimy rancik dookoła. Teraz dookoła proszę położyć. Mama ma zrobić? Dobra, no to mama zrobi. A ja później. O, i będziemy mieć takie małe jajeczko. Teraz robi Lili. Ja polecam ci trzymać ten nóż trochę jeszcze nawet bliżej. O, tak będzie ci wygodniej, wiesz? No, dobrze, dobrze, dobrze. No, dobra, wkładaj. Ostatnie jajeczko trafia do lodówki na pół godziny, a później całość wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni na 15-20 minut, tak żeby to ciasto się ładnie zrumieniło. W międzyczasie moje dzieci jedzą właśnie zupę pomidorową, a ja tutaj przyłożyłam masę kajmakową do miski i ją rozmieszałam, bo uważam, że taka będzie dużo lepsza do nakładania, jak ona będzie taka bardziej płynna, że się tak wyrażę. No i mamy nasze jajeczka. Bierzemy masę kajmakową i wykładamy. Najpierw mama położy na swój. A ja położę na swój. A Luza położy tak, na swój. Każdy położy na swój. Spróbujemy, czy tą łopatką nie dało mi się tego jakoś tak wyrównać. I teraz będziemy dekorować. Róża gotowa? Tak. Tak? Który jest twój? Który ty robiłaś? Ten. Nie, chyba nie, ten jest twój. No, nie podbieraj, siostrze. To co? Zaczynasz od masy kajmakowej? Tak. A Róża to sobie wymyśliła, że będzie czekoladą dekorować. Mama, jest zachęta? No tyle, ile potrzebujesz, no tak, żeby ładnie wyglądało. Tak jak ci się podoba. Tak ci się podoba? Teraz będzie Lili jajeczko.
nie wiem, jak te mazurki mają dotrwać chociaż jeden dzień, bo dziewczyny już podjeżerają. Ale o, tutaj pokażcie, o, tak wyglądają, jeszcze raz. Na zakończenie powiem tylko, że fajnie jest, że można takie mazurki zrobić troszeczkę wcześniej. I w stosunku do innych naszych wypieków świątecznych, to możecie spokojnie przetrzymać kilka dni w lodówce i nic się z tym nie stanie. Nie każdy obchodzi święta wielkanocne, ale mi się wydaje, że taki mazurek jest naprawdę fajnym ciastem, bo nie musicie go robić w kształcie jajka. Bardzo słodkim, ale pysznym. Nie, nawet nie dokręcimy do końca tego odcinka, bo wy wszystko zjecie. Róża też jest cała w czekoladzie, bo ona jak robiła tego swojego, to o, zobaczcie jaki jest efekt, cała jest czekoladowa. To my się żegnamy, buziak, pa! Pa, pa!